Dzisiaj do Pepco pokażę Wam ubrania. Słuchajcie, 100% visco, zabawę na nawet akryl, także koniecznie zostańcie do końca. Przepiękne poduszki też się pojawiły z tej kolekcji Exotic Patio Collection, także no tak jak mówię, musicie zostać po prostu do końca. 25 zł kosztują te spodenki, w tym samym wzorze właśnie ostatnio były spódnice. Już spróbuję się tutaj doszukać metki, żeby pokazać Wam ogólnie skład tych spodenek, ale naprawdę są ładne. Powiem Wam szczerze, że brakuje tylko sukienki właśnie w tym samym wzorze i tutaj grzebię, bo ja metki szukam, także proszę się nie dziwić. Jeśli jesteście tutaj nowi, to łapka w górę i subskrypcja, będzie mi naprawdę bardzo miło. 100% wiskoza. Lecimy dalej, no te spodenki, te koszule, to jest hit. Spodenki Wam pokazywałam na ostatnim przeglądzie, bo nawet dwa przeglądy temu, nie pamiętam już. A tutaj są właśnie koszule, też zobaczcie, w takim trochę hawajskim, różowym stylu, ale naprawdę są ciekawe, fajnie wyglądają. Czekajcie, tu już oczywiście szukamy meteczkę, 30 zł, rozmiary są ogólnie do 46, więc tutaj nawet te większe rozmiary też się znajdą. Słuchajcie, w Pepco się też pojawiły nowe bluzki, takie, które mogą być na przykład z takim dekoltem, albo możecie sobie odkryć w nich na przykład ramiona. One są ogólnie zielone, ta zieleń taka bardziej zgnita, bym powiedziała, 25 zł w rozmiarach DXXL i one mają takie delikatne, wyhaftowane, małe takie kwiatuszki na rękawach. Kolejną rzeczą są spodnie z tej kolekcji. Tutaj były już krótkie spodenki, były koszule, spódnice chyba też, długich nie pamiętam, żebym pokazywała. 40 zł kosztują te długie spodnie i lecimy dalej. To oczywiście jest wiskoza. Tutaj, tak jak Wam pokazywałam przed chwilą te zielone, to tutaj są różowe też i powiem Wam szczerze, że obydwa kolory mi się podobają, aczkolwiek różowy chyba tak o 2% więcej głosów ma. 25 zł, rozmiary są do XXL. Tutaj jeszcze taka bluzeczka, 20 zł, to jest bawełniana ta bluzka. Okej, idziemy dalej. Co chciałam, fajne paski, nie? Zobaczcie, 8 zł, czarne i różowe. Tutaj jest coś z nowości, ale z takich fajnych rzeczy to muszę Wam pochwalić te spodenki, bo one są naprawdę bardzo przyjemny materiał, są świetne, mega wygodne i do tego fajne kolory. Spodenki na przykład kosztują 25 zł, one są w rozmiarach do XXL. Zobaczcie te sukieneczki, takie czerwone też są właściwie nowością, nawet nie wiem, czy w każdym Pepco już się pojawiły. 60 zł, są w rozmiarach do 46. O, tutaj jest właśnie między innymi akrylowy, akrylowa ta narzutka. Ona kosztuje 60 zł, jest w rozmiarach do L, ale wiecie, no ona jest taka trochę oversize'owa, nie? Już Wam tutaj skład czytam, 100% akryl. No i tu spodenki są. 40 zł kosztują takie spodenki. Wyglądają jak jeans, ale to nie jest jeans. Zaraz Wam pokażę w skład. ’76% poliester, 8% bawełna, 5% wiskoza i 7% len. Tutaj jeszcze takie góry fajne ze strojów kąpielowych. Ładne, 25 zł. Ale ta góra z tego stroju niebieskiego to jest hit. Oprócz tego, że jest brokatowy, to ładny ma te ramionczka. Zakryłam sobie cenę, 25 zł, słuchajcie, musicie mi wybaczyć. Ta też ładna, nie? Zobaczcie, jeszcze mam takie koronki tutaj powszywane. 25 zł, rozmiary są do XXL. No i tu są jeansy na przykład, ale takie bardzo klasyczne, takie mega, mega klasik, 60 zł. Tutaj zobaczcie jeszcze jaka ładna bluzeczka, też z taką koronką, takie ma trochę bufiaste za 35 zł rękawy, rozmiary są do 46, guziczek z tyłu, ładna jest, powiem szczerze.
Szukam metki, żeby Wam pokazać skład. Może mi się uda. Sto procent bawełna. Piżam, pojawiły się bawełniane koszule. Słuchajcie, one są z Króla Lwa. Ta bajka powraca, z bajka mojego dzieciństwa. Przepiękna zresztą. 25 zł w rozmiarach do XXL. Teraz ją ogląda moja córka i powiem Wam, że wspomnienia wracają, bo to są naprawdę piękne bajki. Teraz już takich super bajek się jakoś nie robi. Wraca się jednak do korzeni. Tutaj jest Królewna Śnieżka. $35 w rozmiarach do XL, z takimi spodenkami w kwiatki, widzicie? Nowością są też takie piżamki. Tutaj w zestawie są zielone, krótkie spodenki w paski i ona na przykład kosztuje $35. Z nowości w Pepco pojawiły się przepiękne poduszki z Patio Collection za 40 zł. Zobaczcie, jaka ładna, z tyłu jest jeszcze taka zielona. Przepiękne są, myślę, że koniecznie po prostu musicie je mieć. Tutaj są te kubeczki arbuzy, ale takie ze słomką, bo były wcześniej inne arbuzy, teraz są jeszcze takie ze słomką, właśnie fajne, za 17. Irlanda, taka z takimi cytrynkami, 2-4 metra za 10 zł. Zobaczcie, jaka ładna. Tutaj są dzbanki na lemoniadę. Taka cytrynka, fajna w ogóle, bardzo mocno odzorowana jest właśnie ta skórka na tym dzbanku. Starałam się pomału, żeby go nie przewrócić, mam tylko jedną rękę. 20 zł kosztuje taki dzbanek na lemoniadę. Natomiast tutaj są takie plastikowe dozowniki lemoniady, też za 20 zł z takim koreczkiem jeszcze. Ananasik z rurką, to taka butelka do picia właśnie takiej fajnej lemoniady, 25 zł. Nie wiem, może chodźmy na chwilę na jakiś dział sprzątający, zaraz Wam pokażę, co tam jeszcze ze sprzątania jest nowego. Tutaj coś jeszcze jest, czekajcie. Ach, ta miska z arbuza, właśnie. One są nowe, świetne, mocno takie czerwone. Też właśnie ta skórka tak fajnie odzorowana, 30 zł. Chodźmy na ten dział sprzątający, tam będzie też kilka nowości. Nowością są na przykład te pojemniczki. Tutaj macie w zestawie gąbeczkę i szczoteczkę do szorowania. No i też za 8 zł kupicie nowe tematy kapiące, w sensie na naczynia. Nie? Są też różne właśnie wzory, zobaczcie i kolory. Tutaj już z działu sprzątającego nic więcej nie widzę. Jeszcze polecimy na chwilkę dalej. Paty łazienkowe za 25 zł. To są te kurtyny takie, wiecie, wiszące, 180 na 200. W zasadzie już je pokazywałam chyba. Tutaj są pasiaste, ale też są takie właśnie zielone z Picnic Patio, Exotic Patio Collection. Zobaczcie, ładne. No i obok są też dywaniki do łazienki i też właśnie z tych wszystkich nowych kolekcji, czyli Piknika, Patio Collection i tak dalej. 10 zł z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że przegląd Wam się podobał. Zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnych przeglądach. Hej!